Pojawienie się tematyki energetyki jądrowej w programie tegorocznej konferencji gazowników Gazterm w Międzyzdrojach to chyba jedno z największych zaskoczeń tej imprezy, no bo wydaje się nieoczywiste łączenie branży gazowej z nową, tworzącą się na naszych oczach branżą energetyki jądrowej. Tymczasem w panelu pojawiły się trzy ciekawe perspektywy. Po pierwsze, rozwój projektu jądrowego w Polsce może być nową szansą dla firm, które dotychczas kooperowały z branżą gazową, szansą na rekonfigurowanie swojej bazowej działalności, na nowe dochody, ale też na wejście w nowe łańcuchy kompetencji i eksploatowanie tego łańcucha w kolejnych latach, na przykład w innych krajach. To pierwsza, chyba najciekawsza perspektywa. Druga perspektywa to oczywiście rozwój tych firm, blisko bardzo dużej firmy, która przychodzi z doświadczeniem i kompetencjami, czyli amerykańskiego Westinghouse. Tu jednak pojawiły się pierwsze znaki zapytania, bo to będzie projekt rozpisany na długie lata. Nie wiemy, ile za 12 lat będzie kosztowała stal, nie wiemy, jak będzie kształtowała się płaca dla pracowników, zatem jak skonstruować regulacje prawne, jak zawiązać to wszystko w umowę pomiędzy dużym wykonawcą a firmami podwykonawczymi. To ta druga perspektywa. No i w końcu trzecia perspektywa, rekonfigurowanie się całego rynku dostępnych wykonawców, bo jeżeli te duże strategiczne projekty, takie jak elektrownia jądrowa, ściągną nam z rynku największe firmy, a nie jest to jedyny projekt, który w tym czasie będzie realizowany w Polsce, bo przecież normalnie idą zadania inwestycyjne dużych spółek, to być może, i to jest ważne ryzyko, pojawi się moment, w którym po prostu na rynku zabraknie zasobów, zabraknie solidnych, dużych, doświadczonych firm wykonawczych, a przed Polską są duże zadania inwestycyjne. No i wokół tego toczyła się dyskusja w arcyciekawym panelu podczas Gazterbu. Wydaje się, że to jest dopiero początek rozmowy na ten temat i prawdopodobnie w kolejnych latach tu w Międzyzdrojach temat energetyki jądrowej i tego punktu styku z branżą gazową z pewnością powróci.